Tam zostawić, a tu druga maszyna jest i też tam damy też ją na górę później. Po 16 jak się już tak. To wie pan. Tak, 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 nie, 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 nie. Robię transmisję radiową dla programu trzeciego. Za 20 minut powinienem wejść na żywo z rozmową z Piotrem Nowiną Konopką i Karolem Przyndzielorzem. A potem dla programu pierwszego o 17. Znaczy, że oczywiście tak, wszystko na żywo. Kiedy żądaliśmy redukcji wydatków na represje i zbrojenia, OPZZ milczał lub wychodził z sali obraz. Wychodził również wtedy, kiedy walczyliśmy tak, tutaj o zniesienie. Albo. Jest dużo lepiej i tutaj wychodził również wtedy. Panie generale, czy dwa słowa można prosić dla Wideo Gdańska? Wideo Gdańsk, legalna firma przy Episkopacie. Nie, 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 ja tylko z zainteresowaniem patrzę, że tak powiem, na ten znaczek i na ten skrót KOSZ. Tak, to jest dwutygodni Komitet Oporu Społecznego. Bardzo proszę. Znali mi się do tej pory łącznie przez funkcjonariuszy. Te negocjacje straszliwie długie i żmudne się kończą. Pan minister występował tutaj w roli podwójnej, w roli gospodarza, a także szefa potężnego w Polsce resortu. Nie tylko. Nie tylko. Ja mam funkcji wiele. Występowałem również w charakterze przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw przestrzegania prawa. Tamten tytuł jest bardzo długi, tak. Nie chcę wymieniać jego do końca. No, występowałem również i w roli przedstawiciela mojej partii. Jestem przecież członkiem Biura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a ona była przecież inicjatorem Okrągłego Stołu, ona była przecież inicjatorem tych wszystkich wielkich przemian, które w Polsce zachodzą. Czy te wszystkie role się nie kłóciły? Nie, nie. I jak pan minister podsumowuje to wszystko? Ja sądzę, że mamy za sobą kawał dobrej roboty, którą wykonaliśmy wspólnie ze wszystkimi uczestnikami Okrągłego Stołu. W obradach Okrągłego Stołu, w zespołach, w podzespołach, w grupach doradców pracowało przecież kilkuset ludzi. Jestem głęboko przekonany, że ich trud nie został i nie zostanie zmarnowany. Ostatnie pytanie. Czy warto nas było ganiać przez tyle lat, po to, żebyśmy się wreszcie mogli tutaj spotkać? To znaczy, kto was ganiał? No, funkcjonariusze resortu, którego pan minister między innymi jest zwierzchnikiem. I tam, wszędzie, gdzie było, jest i będzie naruszane prawo, tam niestety funkcjonariusze wkraczać będą. I tak jest na całym świecie, panie redaktorze. Czyli że Okrągły Stół wtedy nic nie zmienił? Nie, zmienił, bardzo wiele zmienił. Wszędzie tam, gdzie będzie naruszane prawo, ład, porządek, tam zawsze resort będzie wkraczał. I tak to jest na całym świecie, w każdym najbardziej demokratycznym kraju. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Dziękuję bardzo. Nie przedstawiłem się, Dawid Warszawski. Dziękuję bardzo, cieszę się, że pana poznałem. Dobry pan. Witam pana. Jak pan wypoczął, pan panie doku? No staram się, wyspał się pan. Warszawie prawdzie trudno jest wypoczywać, ale w Gdańsku dobrze się wypoczywa. Szczególnie w Magdalence trudno wypoczywać. O, jest, tak jest. Serdecznie zapraszam. Dziękuję. Dobry pan, witam pana. Dobry. Przybiliśmy do brzegu. No to cieszę się bardzo. Dobry. Dobry, panie generał. Ja mam do pana sprawę, ale to musimy gdzieś w oczku sobie stanąć i pogadać. Może pan generał zawsze na mnie liczy. To nie wątpiłem. W wzajemnych rozmowach musimy wszystko załatwić, ale, nie tylko to. Ale to załatwimy, to już tak mówicie. Załatwimy? Załatwimy, bo jest problem, to już nie jest jednej stoczni. To trzeba ratować cały przemysł stoczniowy. Tak jest, ale od stoczni zaczniemy. Załatwimy? Musimy załatwić. No, dziękuję. To się zdobę. Dziękuję bardzo.
Panie zajdą nas od tyłu? To już panu generałowi ufaj. Ja bym się ufał. A chwilę zrobili, to mogą jeszcze drogę. No mogą. Więc proponuję, że odczekać akademicki kwadrans. Jeżeli się nie zgłoszą do... Tak, no to wtedy rozpoczynamy, prawda, i prowadzimy w normalnym trybie. Z nami jak z dziećmi, za rączkę do gospody. Z nami też. Przyszli, ale tam jeszcze inne kwestie były, no ale już w tej chwili wyjaśnione. Będą kolejności wystąpień. Tylko oświadczenie. No nie wiemy jeszcze, co zrobią. Jadą w każdym razie, no przyjechali. Jest Miodowicz. Nie, tak. No nie wiem, czy Miodowicz, delegacja OPZZ. Wielki dzień dla Tadeusza. Chowaj ten, chowaj na rurę. Zamykamy dziś wielotygodniowe, pracowite obrady. Nie brakowało tu różnych zdań, gorących polemik, a nawet ostrych spięć. To naturalne. Do okrągłego stołu szliśmy bowiem z daleka, przebyliśmy trudną drogę. Tym wyżej cenić trzeba osiągnięte porozumienie. Nie ma wolności bez solidarności. To jest prawda, z którą przyszliśmy do okrągłego stołu. W przemówieniu, które wygłosiłem na otwarciu obrad, mówiłem o tym, że zrujnowany jest nasz kraj i ciężko jest żyć ludziom pracy. Mówiłem, że to nie krasnoludki są temu winne, ale system, który nie my sobie wybraliśmy. Przy okrągłym stole spotkaliśmy się z ludźmi tego systemu i przekonaliśmy się, że oni są świadomi tego faktu. Rozpoczynając z nami rozmowy, dopuszczając nasze niecenzurowane wypowiedzi do telewizji, dali dowód gotowości do radykalnej zmiany systemu. Zdajemy sobie sprawę, że obrady okrągłego stołu nie spełniły wszystkich oczekiwań. Nie mogły ich spełnić. Muszę jednak podkreślić, że po raz pierwszy rozmawialiśmy ze sobą, posługując się siłą argumentu, a nie argumentami siły. To dobrze. Wróży to na przyszłość. Uważam, że obrady okrągłego stołu mogą się stać początkiem drogi do demokracji i wolnej Polski. Dziękuję bardzo panu, że powiwałem się za jego wystąpienie. Obecnie ogłaszam przerwę, po czym nastąpi dalszy ciąg. Daj Boże, żebyśmy zakończyli, że tam użyję waszej retoryki. Mówił właśnie pan Ciosek, że już więcej nie będzie przemówienia. Pisałem ten pomysł, to mocno taki religijny akcent. No i tam... Źle przeczytał. Źle? Co? Tak, że było takich... Ten kaszel znowu. Temperatura znowu dzisiaj? Miałem grypę, no kurczę. W listopadzie grypa? Nie. Żona była chora, wyniosłem ją na bo miała duszność na serce. Jak rozmawialiśmy w listopadzie po tym tym, ile było gorączki? 38? Ale tak, ale tym razem to nie z tego, nie z choroby, tylko żona za słaba troszeczkę. Wniosłem ją w nocy o pierwszej na korytarz, ale na zewnątrz. Mhm. A ja byłem spoczony i ona wyszła z tego, a ja zachorowałem. No. Wszystko przez te baby. Wojna czy pokój? Wojna czy pokój? Teraz? Nie, więc obiektywnie, jeśli mogę powiedzieć, tam jest sprawa przepychanki, jeśli chodzi o trzeci głos. Żarty pan strada. Teraz to już nie może być. Wychodzimy, bo my wychodzimy. W ogóle żarty. Wychodzimy, od razu my wychodzimy. Ale żadnej, jeśli żadnej przepychanki nie robimy. Nie, ale ja mówię o nas, teraz nie, ale teraz tak. Porządek. Ale jak to, jak moje, na wojnę było moje, czy nie, na pokój? Nie.
Dla kogo wy nagrywacie? Diecezjalny ośrodek księdza biskupa Kosowskiego. No to akurat przyzwoity ośrodek, biskup taki bardzo dobry. Tak. Tak, mam przyjemność go znać osobiście. W której pani się podobał? Jeszczak bardzo przystojny mężczyzna. Myślę, że tak. A Wałęsa? Również. Czynów na razie nie było. Tak, niestety. Ja myślę, że trzeba twardo iść według scenariusza, jakiśmy sobie tutaj nie możemy. Może księdza nie możemy, bo ja mam uchwałę komitetu. I ja tam po tyłku dostanę. Przepraszam bardzo za takie pytanie. Ja już wczoraj mówiłem, że macie grzeczną strukturę. Mamy strukturę niezwykle skomplikowaną. Komitet siedzi przy telewizorze. Prawda. I nas wyspowiada za moment. Ja w związku z tym, o ile teraz nie dostaniemy głosu, będę musiał poprosić pana przewodniczącego, nie o przerwę, bo przecież nie może być przerwa po przerwie, o umożliwienie nam wyjścia na parę minut i zostanie tutaj. To znaczy nie opuszczamy stąd. Obecny układ przemówień oddaje nowy układ sił politycznych i społecznych w tym kraju. No dobrze, ale kiedy to się zmieniło w ciągu 2 miesięcy? Przecież 2 miesiące temu było inaczej. 2 miesiące temu wiem, że też były problemy z tym. I tylko, żeby w ogóle stół doszedł do skutku, tak postanowiono. Byłem przy tych ustaleniach. Ja rozumiem. To także długich i nocnych ustaleń. W każdym razie ksiądz nie zaprzeczy, że OPZZ był wyrazistą siłą. Nieco o odmiennych poglądach od strony koalicyjno-rządowej. Suwerennym. I tak zwane siły solidarnościowo-opozycyjne. No jest to jednak, myśmy to zawsze traktowali, ja to wiele razy w rozmowach technicznych podkreślałem, że OPZZ jest częścią jednak obozu koalicyjnego. Jest przedłużeniem. Dlatego poprzez polityczną tożsamość. I trudno tutaj było wyodrębnić, że raptem z tej politycznej tożsamości się wyodrębnia nowa siła. Ale rzeczywiście się wyodrębnia, proszę księdza. Czy ta nowa jakość? No, wyodrębnia się nowa siła i to oby się nie odrębniła w ten sposób, aby całe efekty stołu padły. Nie, my podpisaliśmy wszystko, proszę księdza. Poza tym nie wycofujemy się, wygłosimy przemówienie. Zachowamy się tutaj niezwykle przyzwoicie i z wielkim szacunkiem dla wszystkich, którzy siedzą przy okolicy. Więc ja apeluję do was, panów, abyście pozostali na miejscu i abyście zademonstrowali wolę jedności i wspólnego działania. Na kolanach. Nie na kolanach. Kolana są do modlitwy, tak jest. A nie do klękania przed kimkolwiek, przed człowiekiem. Każdy zachowuje godność, ale także i wasz związek zachowuje swoją godność. Proszę księdza, trzeba powiedzieć, że nasi partnerzy chcieliby nas chętnie widzieć na kolanach od początku procesu pluralizmu związkowego. Te związki rogatą duszę pokazywały swoją wiele razy. No, trzeba być głuchym albo nie chcieć widzieć, wiedzieć i czytać i wnikać w to, cośmy mówili, przeciw czemu żeśmy protestowali, z jakimi koncepcjami żeśmy występowali. Jest pytanie natomiast, na ile to było skuteczne? Na ile żeśmy potrafili wziąć za łeb, kogo trzeba, w odpowiednim momencie, przykopać, przyłożyć? O, to jest pytanie. To jest pytanie. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że trzeba było ostrzej. Ostrzej trzeba było występować w wielu kwestiach dotyczących ludzi pracy. Bardziej bezkompromisowo. Ale zdaje się, dzisiaj właśnie chcecie pokazać, że potraficie dokopać. Dzisiaj nie mamy komu dokopać. Ten stół nie jest miejscem do kopania. Znaczy nadal obowiązuje to, co pan powiedział, że jeśli pan trzeci nie przemawia, to pan wychodzi. Proszę pana, muszę powiedzieć, że to nie jest mój pomysł. To nie jest mój pomysł. Takie były uzgodnienia wstępne z gospodarzem stołu, którym jest generał Kisztak, i byłbym zdumiony, gdyby to nie było. Ale gdyby jednak nie był pan trzeci, to nie odejdzie pan chyba. To odejdzie pan i zostawia pan swojego przedstawiciela. Nie. Gdyby mnie przemawiał jako trzeci, to sami zobaczycie, co się stanie. A tu już pan odpowiedział. Co mam powiedzieć? Pytam się, coś się zmieniło. Znaczy oczekujemy w napięciu w takim razie. Ja też. Co jest? Czekaj, jak się masz? Szukamy Alfreda. Co? Zginął?
jesteśmy w strasznej sytuacji godzenia interesów pracowniczych, godzenia potrzeb ludzkich, godzenia tego, że ludzie muszą żyć, że żyją w skrajnej nędzy i nie może im się pogarszać z wymogami tej odbudowy. Nagle wkroczył w to wszystko ruch. Ja nie chciałbym być OPZZ, tam jest wielu działaczy, a przede wszystkim członków uczciwych, porządnych, pracowitych ludzi, ale wkroczyła tutaj ekipa, która doskonale wie przecież, działacz, która doskonale wie, jaki to jest problem i jaki to jest konflikt, bez żadnej odpowiedzialności, z hasłem, że trzeba dużo zarabiać, towary powinny być tanie, w sklepach ma być pełno i mieszkanie trzeba każdemu dać zaraz, lodówki, telewizory, pralki, może jeszcze, że powinniśmy być przystojni. Generał Kiszczak mi się żalił, że to właśnie rząd, że MSW będzie musiał opłacić telewizji za taki długi przestój. Pana Bronisława Geremka. Bardzo proszę. Pragnę oświadczyć, że ustalony porządek dzienny naszego posiedzenia przewidywał, że po przemówieniach inicjatorów procesu okrągłego stołu generała Kiszczaka i Lecha Wałęsy miały nastąpić przemówienia przedstawicieli stronnictw politycznych, związków zawodowych, organizacji rolników w porządku alfabetycznym. Z powodów proceduralnych nie należy, sądzimy, czynić instrumentu, który przeszkadzałby w procesie politycznym od 2 miesięcy trwającym w naszym kraju. Przewodniczący OPZZ-u domaga się, ażeby naruszając ten porządek alfabetyczny, zabrać głos teraz. Uważamy, że nie jest dobrą metodą wymuszanie czegokolwiek. Nie chcielibyśmy, ażeby względy procedury mogły to zasadniczej wagi zjawisko, jakim jest dojście do porozumienia tych 2 stron zgromadzonych przy tym stole w imię narodowego interesu, żeby to mogło zostać zaprzepaszczone. W związku z tym zgadzamy się na naruszenie ustalonego porządku dziennego. Spotykamy się dziś ze znacznie większymi rozterkami niż na początku naszych obrad. Mieliśmy wówczas większe nadzieje, większe były oczekiwania ze strony społeczeństwa. Okazało się, że poplątane nasze problemy są większym węzłem i rozsupłać go trudniej, niż nam się to pierwotnie wydawało. Ojciec mnie zawsze mówił, syn, nie podpisuj nic in blanco. Nie, to nie jest in blanco. Panie Przewodniczący, gratuluję sukcesu, liczę na dobrą współpracę w przyszłości. Będziemy razem ciągnąć. No razem będziemy, ale będzie ciągle w dobrym kierunku. Jak najwięcej. Mogę. Świadków on zbiera podpisy. Świadków zbiera podpisy. Uczestników zdarzenia. Ja też możesz generała. Nie. To świadkowie podpisują, że wiedzą. Co tu jest napisane?